Warszawa, 17 kwietnia 2011 roku. Jesteśmy przy Pałacu Kultury, a konkretnie przy sali kongresowej, gdzie odbywa się Kongres Nowej Prawicy. Jest to kolejny przedwyborczy, przed wyborami parlamentarnymi, taki sobie kongres, w którym małe partie będą próbowały się zjednoczyć w celu połączenia sił przed wyborami do Sejmu i Senatu. No za chwilę wejdziemy na salę, zobaczymy, co tam się dzieje. Sala kongresowa, Warszawa. Za chwilę rozpocznie się tu Kongres Nowej Prawicy. Ludzie są już przygotowani. Liczę na ciekawe porównania, polemiki i figury retoryczne.
Wierzę też, że dziś i tutaj będziemy mieli okazję pokazać Polakom, że prawica ma lekarstwo na trapiące ich problemy. Wierzę, że obnażymy świat iluzji serwowanych przez zwolenników tak zwanego państwa opiekuńczego. Bo dzisiaj Polska potrzebuje prawicy. Potrzebuje uwolnienia Polaków z ogromnego ucisku podatkowego, walki z drożyzną. Potrzebuje nowej politycznej formacji. Ja wierzę, że tą formacją może być Unia Polityki Realnej, Wolności i Praworządności. Zapraszam do dyskusji i uznaję kongres za otwarty. Dziękuję bardzo. Zapomniałem dodać, że wśród mówców dzisiaj nie ma Wojciecha Cejrowskiego, ale tylko dlatego, że nie mógł się tutaj dzisiaj pojawić, ale kazał serdecznie pozdrowić, co niniejszym czynie. A teraz zabierze głos doktor habilitowany nauk ekonomicznych, były wiceprezes Narodowego Banku Polskiego, profesor nadzwyczajny Szkoły Głównej Handlowej, wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Alior Banku, redaktor Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Informatycznej w Warszawie, profesor Krzysztof Rybiński. Proszę. Było nas trzech, każdy z nas inna krew, ale jeden przyświeca nam cel. Zacznij karabin, niech u stóp cały świat, wszystkiego Bóg. Czy ja umiem śpiewać? Jak ktoś powiedział tak, to musi iść do laryngologa. Ja nie umiem śpiewać, więc nie jeżdżę po Polsce i nie zarabiam śpiewaniem. Jakbym to robił, to bym był wygwizdany i to było żenujące. A oni nie potrafią rządzić i rządzą. Rządzą, bo nadają ze sceny PR-owski playback, który otumania ludzi. Jak rządzą? Tusk zadłuża Polskę w takim tempie jak Gierek. Dokładnie tyle samo miliardów złotych. W relacji do PKB przyrośnie zadłużenie za czasów Tuska, jak za pierwszych 6 lat rządów Gierka. Zadłużanie Gierka skończyło się bankructwem kraju. Zadłużanie Tuska też może skończyć się bankructwem Polski. My tego nie chcemy. W normalnym kraju minister finansów specjalizuje się w pilnowaniu kasy. Nie pozwala innym, żeby sobie zaszaleli. A co robi Jacek Rostowski, minister finansów tego rządu? Specjalizuje się w okłamywaniu ludzi o prawdziwym stanie finansów publicznych tego kraju. Gdyby Jacek Rostowski miał takie coś jak Pinokio, że jak skłamie, to mu nos się wydłuża. I za każdy miliard złotych o centymetr, to dzisiaj, gdyby tutaj stał, kłuby w oczy tym nosem państwa w 4., 5. rzędzie. Jak oni rządzą? Jak upadł komunizm w Polsce? W 90 roku mieliśmy 158 tysięcy urzędników. Przyplanowali, pilnowali, kontrolowali. 20 lat demokracji. 460 tysięcy urzędników. 3 razy tyle. Przecież to jest chore. Odkryłem to 2 lata temu i upubliczniłem. W telewizjach, w gazetach, wszyscy o tym pisali. Na to rząd powiedział, obiecujemy, że ograniczymy zatrudnienie o 10%. Powiedziałem, sprawdzam. Minął rok, przybyło 40 tysięcy urzędników. Jak w Polsce, jeszcze na polską ziemię unosiły się opary komunizmu, to rocznie mieliśmy 300-400 ustaw i rozporządzeń Rady Ministrów.
Teraz kraj demokratyczny, kraj, który powinien być krajem ludzi wolnych, 2000 ustaw i rozporządzeń codziennie, corocznie. To jest biegunka legislacyjna, jeśli chodzi o ilość i o jakość tego, co produkuje Sejm. Obiecywano nam przyjazne państwo. Spotkałem przedsiębiorcę niedawno, który mówi: panie profesorze, w 1991 roku, opary komunizmu się jeszcze nosimy nad polską ziemią, od zgłoszenia faktu budowy fabryki po wyprodukowanie pierwszej butelki z wodą mineralną 6 miesięcy. A dzisiaj w demokratycznym kraju czekam 18 miesiąc na zgodę na zabudowę i nie ma. To jest demokratyczny, wolny kraj. To hańba. Budujemy kraj na wiedzy i innowacjach, tak twierdzi rząd. To zobaczmy, jak budujemy. Mamy program operacyjny innowacji na gospodarkę. Miliardy euro wydajemy na innowacje. I co? I GUS opublikował raport. W 2005 roku 21% przedsiębiorstw wdrażało innowacje. Minęło 5 lat, 18% przedsiębiorstw wdraża innowacje. Jak to możliwe, że przez 5 lat przepalenia miliardów pieniędzy z Unii Europejskiej mniej firm jest innowacyjnych niż było 5 lat temu? Co się z tymi pieniędzmi dzieje? Socjalizm kradną się przez tył. Z pewnością socjalizm. Czy kradną? Nie wiem. To sprawa dla prokuratora. Wyższe uczelnie. Zmieniamy się na lepsze. Proszę państwa, gdyby dzisiaj Harvard telepatycznie czy telekinezą przenieść do Polski, następnego dnia zostałby zamknięty, bo nie spełnia standardów kształcenia w Polsce. Jeżeli będzie tak dalej, ja jeszcze mógłbym długo mówić o energetyce, o paru innych sektorach, ale już nie chcę, bo jest wielu mówców jeszcze. Ale jeżeli będzie tak dalej, to będzie taka wizja mniej więcej, jaką opisałem kiedyś w jednym z tygodników. W 2020 roku wysiadam z pociągu trasy Wrocław-Warszawa po 15 godzinach jazdy, bo trzeba wolno jeździć, bo tory są w takim stanie. Ja tylko trafiam na centralny, strasznie brudno i śmierć, otaczają mnie głodni emeryci, którzy żebrzą, żebym dał im parę złotych, przynajmniej 8 na bułkę, bo bułka kosztuje 8 złotych, po tym jak rząd rozpruł bank centralny i zmusił do wysokiej inflacji, bo inaczej się nie dało spłacić tych długów, co narobił. Wychodzę, otrzepując się z tych, właściwie podarty mam ten garnitur, bo mnie tam poszarpali, patrzę w lewo i słyszę na wielkim ekranie plazmowym, który sprzedaje sprzedawca z Gabonu, pod szczęgą, pod Pałacem Kultury, widzę jak Rostowski, cały łysy, krzyczy: to wszystko wasza wina, z PiS-u! Ja nie chcę takiej Polski. I państwo też nie chcą takiej Polski. My musimy budować inną Polskę. Nie Polskę, gdzie będziemy żebrać na ulicach, będziemy nas stać na bułkę za 8 zł. I mam nadzieję, że dzisiaj rodzi się nowa przyszłość. Ja mam nadzieję, że nie będziemy musieli wybierać w tym roku między niewolnikami przeszłości, a złodziejami przyszłości. Bo w kraju... Bo jeżeli rządzą niewolnicy albo złodzieje, to kraj się nie może rozwijać. My musimy wybrać do władzy normalnych, uczciwych, mądrych ludzi. Nadszedł czas na to, żeby takich ludzi wybrać i mam głęboką nadzieję, że ludzie o poglądach prawicowych, którzy chcą wolności, sprawiedliwości, prawdziwego kapitalizmu i prawdziwej demokracji, którzy są na tej sali, będą mieli swoją szansę, żeby Polska w przyszłości była lepszym krajem, a nie krajem w stronę, w którą nas prowadzi obecny rząd, krajem starych, schorowanych biedaków. Nie pozwólmy na to. Róbmy swoje i życzę państwu wielkiej wygranej w tych listopadowych wyborach. Dziękuję bardzo. Profesorem, proszę o podniesienie ręki w górę, a drugą przyciśnięcie przycisku. W
Wprawdzie nie będzie dzisiaj przemawiać, ale jest z nami na sali również Krystyna Sienkiewicz. Przywitajmy ją brawami. Mamy również pozdrowienia od Joanny Chmielewskiej z Francji. A teraz zapraszam na scenę czołowego polskiego przedsiębiorcę pierwszej połowy lat 90. Laureata nagród dla najlepszego menedżera i biznesmena roku. Wybitny specjalista z zakresu prawa podatkowego, założyciel jednego z największych swego czasu holdingów doradczo-finansowych World Leasing, autor wielu książek i publikacji. Krzysztof Habik, prosimy. Witam Państwa. Z łezką w oczach wspominam lata 70., kiedy w roku średnio wychodziło około 40 dzienników ustaw. Z łezką w oczach wspominam lata 80., kiedy ich wychodziło około 80. Z łezką w oczach wspominam lata 90., kiedy wychodziło ich 120. W ubiegłym roku, jak Państwo wiecie, wyszło ich 259. Prawie każdego dnia z rana biorę do ręki nowy dziennik ustaw i z wielką obawą zaczynam go przeglądać, czy nie wpadły nasze władze nawet na pomysł, żeby zakazać nam ruszania palcem w bucie. Mamy do czynienia z nieprawdopodobną eskalacją tworzenia przepisów prawa. W kwestii tworzenia przepisów prawa jesteśmy prawdziwie zieloną wyspą. Każde źdźbło tej wyspy to kolejna ingerencja w życie człowieka. Każde źdźbło tej wyspy to kolejny stopień ograniczenia nas. Każde źdźbło tej wyspy to kolejny wzrost biurokracji. Na swoim blogu zamieściłem bajkę Orle. Wykluł się on z jajka podrzuconego do kurnika. Jego wielka siła, waleczność, wspaniałe skrzydła, wszystko to było bezużyteczne. Zamiast znosić się w przestworza, zwyciężać, zdobywać, zachowywał się jak kogut. Grzebał ziemię skórami jak glisty. Nie chcemy, żeby państwo wpędzało nas do kurnika i podcinało nam skrzydła. Godłem naszego państwa nie jest kurnik. Godłem naszego państwa nie jest kogut. Godło zobowiązuje. Pamiętajmy o tym, idąc do łóg. Dziękujemy bardzo. A teraz wystąpi znany nam wszystkim prawnik, sędzia Trybunału Stanu, eseista, publicysta, autor książek o tematyce społeczno-politycznej, współzałożyciel Unii Polityki Realnej, wykładowca w Wyższej Szkole Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki w Warszawie oraz Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, Stanisław Michalkiewicz.
Państwa, nie przedłużajmy owacji, bo inni mówcy też czekają. Dziękuję za zaproszenie i za to miłe przyjęcie. Proszę Państwa, kilka dni temu byłem w Krakowie, gdzie studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego urządzili taki sympozjum poświęcony Józefowi Mackiewiczowi. No i jednym z elementów tego sympozjonu dwudniowego była debata, jaką w Jamie Michalikowej na temat antykomunizm dzisiaj odbywaliśmy w gronie kilku osób. Między innymi jednym z uczestników tej dyskusji był Jan Maria Rokita, były poseł obecnie zajmujący się gospodarstwem domowym. Tematem był antykomunizm dzisiaj, a więc pytanie, odpowiedź na próba odpowiedzi na pytanie, czy antykomunizm, zoologiczny antykomunizm Józefa Mackiewicza, za który tak nienawidzi go środowisko Gazety Wyborczej, jest nadal aktualny, czy też jest już elementem lamusa historii. I kiedy pan Jan Maria Rokita zabrał głos, twierdząc, że antykomunizm już należy odłożyć do lamusa historii, trzeba wybrać przyszłość, czekają nas zupełnie inne tutaj zagadnienia i wyzwania. Ja się z tym nie zgodziłem i nie zgodziłem się z tym, z tą opinią, którą 4 czerwca 1989 roku przedstawiła pani Joanna Szczepkowska, mówiąc nam w telewizorze, że ma dla nas dobrą wiadomość, dzisiaj właśnie, czyli wtedy, upadł komunizm. Tymczasem profesor Wolniewicz twierdzi, że komunizm wcale nie upadł. Komunizm ma się dobrze, komunizm się tylko przepoczwarza. Rzeczywiście, kiedy kilka lat temu byłem w Paryżu, spotkałem tam żywych marksistów. Już nie spodziewałem się, że spotkam żywych marksistów, a tu okazało się, że nie tylko są żywi, ale są pełni wigoru i planów na przyszłość. Oczywiście zaniepokoiło mnie to i skłoniło do różnych przemyśleń. Czy komunizm nadal istnieje, czy też upadł bezpozornie? Jak komunizm zdefiniować? Pokaż mi swego wroga, a powiem ci, kim jesteś. Co było i jest wrogiem komunizmu? Komunizm programowo zwalczał własność. Grab nagrabienno je. To było podstawowe hasło komunizmu. Terror był zjawiskiem wtórnym, dlatego że chodziło o to, żeby właścicieli ograbionych tak przestraszyć, żeby już niczego nie chcieli odzyskiwać. A najlepiej ich pozabijać, bo to nie ma wierzyciela, nie ma długu, jest swobodny. Komunizm jest wrogiem wolności, dlatego że wolność, człowiek wolny nie chce być zapędzony do wspólnej obory, nie chce być trzodą. Człowiek wolny jest jednostką, lubi korzystać ze swobody wyboru. Komunizm mu tej swobody wyboru nie daje. Dlatego, że komunizm opiera się na założeniu, że elita filozofów odkryła nieubłagane prawa dziejowe, więc wolność w tej sytuacji nie jest nikomu potrzebna. Wolność jest zakłóceniem prawidłowego procesu dziejowego. I wreszcie komunizm jest wrogiem religii, dlatego że komunizm jest antyreligią. Komunizm zatem nie znosi żadnej religii konkurencyjnej, żadnej. Nie znosi zwłaszcza odwoływania się do autorytetu, który by tkwił poza nim, poza partią. Otóż, proszę Państwa, rzeczywiście tylko jedna z postaci komunizmu się na naszych oczach zakończyła. Natomiast on odżywa, ma się całkiem dobrze, jest w ofensywie, w zupełnie innej postaci, bo przypatrzmy się. Iluż dzisiaj mamy wrogów własności, którzy chcieliby sprowadzić ją do nagiego tytułu, bez żadnej treści już, ponieważ ta treść została wypłukana przez ingerencję biurokratyczną. Tu przed chwilą była o tym mowa. Przez ucisk fiskalny, przez konfiskatę większości bogactwa, władzy nad bogactwem, wyrzucie ludzi z władzy nad bogactwem, jakie wytwarzają swoją pracą.
W 1995 roku jeszcze Centrum Adama Smitha opublikowało wyniki badań, z których wynikało, że państwo wtedy, dzisiaj sytuacja mogła się tylko pogorszyć, konfiskuje rodzinie pracowników najemnych 83% dochodu. Komunizm nadal istnieje. Nadal mamy wrogów własności. No a co z wolnością? Takim charakterystycznym zjawiskiem dla komunizmu opisanym przez Aleksandra Sołżenicyna było tak zwane świergolenie. Bolszewikom nie wystarczało to, że ludzi zmusili do myślenia, do milczenia. Jeszcze nakazali im recytować mantry zadania na zadany temat. I to było świergolenie. Jeszcze chcieli, żeby ich wychwalać wiązaną mową i prozą. No i teraz, kiedy się przypatrzymy, narastają tematy tabu w dyskursie publicznym. Coraz więcej ich narasta, właśnie kiedy my tu sobie gawędzimy. Sojusz Lewicy Demokratycznej złożył projekt ustawy do laski pana marszałka Grzegorza Schetyny, żeby penalizować tak zwaną mowę nienawiści, również z uwagi na orientację seksualną i tożsamość płciową. Nawet nie wiem, co to jest. A nie jest to ostatnie słowo w tworzeniu narzędzi terroru. Bo oto nawet resort edukacji został włączony do służby bezpieczeństwa. Resort edukacji, nie dalej jak wczoraj, z inicjatywy tego resortu została uchwalona w Sejmie ustawa monitorująca każdego ucznia, właściwie od żłobka, od przedszkola. Ci uczniowie kiedyś będą dorosłymi ludźmi. To jest taka pełzająca metoda wzięcia nas wszystkich pod kuratelę Wielkiego Brata, pod obserwację Wielkiego Brata. Nie będziemy mogli zrobić kroku bez tego. I jeszcze, proszę Państwa, więc mamy wrogów wolności. Mamy nadal wrogów wolności. I wreszcie mamy wrogów religii. Co jest podstawowym postulatem Unii Europejskiej pod adresem państwa? Żeby było neutralne światopoglądowo. A przecież jest to postulat antypaństwowy w gruncie rzeczy. Bo takiego państwa nie ma i być nie może. Podstawowym zadaniem każdego państwa jest ustanawianie praw. A jeśli ustanawiamy jakiekolwiek prawo, to tym samym decydujemy arbitralnie, jaka etyka obowiązuje na terenie publicznym. A ponieważ każda etyka, jako podstawa systemu prawnego, jest zakotwiczona w światopoglądzie, który dostarcza uzasadnienia dla jej norm i dla hierarchii tych norm, to znaczy, że ustanawiając prawo, preferujemy siłą rzeczy światopogląd, który za tą etyką stoi. A zatem nie jesteśmy neutralni światopoglądowo. Hasło neutralności światopoglądowej jest tylko pseudonimem wyparcia etyki chrześcijańskiej z terenu publicznego jako podstawy systemu prawnego i zastąpienia jej etyką sytuacyjną. Taką, jaką znamy z pierwszej komuny. Jak to powiedział kolega Antoni Zamkowski, wspominając swoją odsiadkę więzienną w roku 1968, jego współtowarzysz z celi mówił: nie ten Żyd, kto Żyd, ale ten, kogo partia wskaże. Otóż dobre jest nie to, co jest dobre, tylko to, co aktualnie partia wskaże. Skoro zatem komunizm nie upadł, skoro komunizm tylko mutuje, skoro komunizm się przepoczwarza i nadal grozi naszej własności, nadal grozi naszej wolności, nadal grozi religii jako podstawie... Mamy teraz do przedstawicieli sił politycznych, a zatem polityk, działacz społeczny, poseł na Sejm piątej kadencji, były prezes Młodzieży Wszechpolskiej, obecnie prezes Fundacji Europa Media, Krzysztof Bosak. Proszę. Dziękuję bardzo. To bardzo miły gest, za który chciałem podziękować panu prezesowi Korwin-Mikkemu za zaproszenie mnie do wystąpienia. Tutaj też obzajemniłem gestem. Pierwszy raz w życiu założyłem muchę dzisiaj.
Ponieważ mamy tendencję do narzekania często, a w sferze idei tutaj poprzednicy powiedzieli już wiele i o hasłach patriotycznych, i o hasłach wolnorynkowych, i o mądrym patriotyzmie, to ja spróbuję dorzucić kilka swoich uwag praktycznych o tym, co moim zdaniem powinniśmy po prostu robić. Niezależnie od tych wszystkich wydarzeń, od tych wszystkich emocji politycznych, które co dzień zalewają nas z mediów i nie tylko. Więc chciałbym powiedzieć o dwóch przykładach. Na początku te przykłady chciałem, żeby zilustrowały pewną dobrą wiadomość, paradoksalnie dobrą, jaką mam dla Państwa. Mianowicie w Polsce nad tym, co się dzieje, nikt nie panuje. I to jest ta dobra wiadomość. Brzmi to paradoksalnie, dlatego że zwykliśmy sądzić, że jest jakaś intencja w opresji, której poddaje nas państwo w różnych bzdurnych regulacjach, nie wiem, w tym, co robią politycy, choćby obecnie rządzącej koalicji. Moim zdaniem w bardzo wielu działaniach żadnej intencji nie ma. I to jest dobra wiadomość o tyle, że my możemy na to wpływać. W mojej opinii głównym powodem słabości ludzi takich jak zgromadzenie na tej sali jest nasz brak wiary w siebie. To, że my po prostu nie wierzymy, tak naprawdę nie wierzymy w to, że możemy sytuację zmienić. W związku z czym tego nie robimy. Chcę dać dwa przykłady, żeby nie być gołosłownym. Jeden pozytywny, jeden negatywny. Ten negatywny już tu był wymieniony. Ten pozytywny miał miejsce tuż po ustąpieniu Romana Giertycha z Ministerstwa Edukacji Narodowej. Wówczas, jak być może pamiętacie, na krótki okres czasu wszedł do Ministerstwa Edukacji Narodowej profesor Legutko, któremu no nie obce są, mówiąc bardzo okręcznie, tradycje i konserwatywne, i liberalne. Z tym, że profesorem Legutko jako współpracownik, jako doradca współpracował mój znajomy Mateusz Matyszkowicz. I on wówczas zainicjował rozporządzenie, które miało ułatwić oddawanie swoich dzieci, znaczy nie oddawanie swoich dzieci do szkół, tylko homeschooling, żeby nie było wymagane zezwolenie. Został napisany projekt rozporządzenia. No i później wszyscy pamiętają, rząd Jarosława Kaczyńskiego upadł, były wybory, do ministerstwa weszła minister Hall, rozporządzenie gdzieś tam sobie leżało i weszło w życie. Dlaczego? No dlatego, że nikt tego nie wstrzymał. Dlaczego nikt tego nie wstrzymał? Bo nikt do końca nie wiedział, co tam dokładnie jest i co to oznacza. Drugi przykład, też z obszaru, którym się trochę zajmowałem, bo byłem w Sejmie w Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, no to jest wczoraj. Wspomniał o tym pan redaktor Michalkiewicz. Mianowicie wczoraj została znowelizowana ustawa o systemie informacji oświatowej. Pani minister, która wczoraj nie potrafiła się wytłumaczyć, pani minister Szumilas, to jest osoba, którą ja poznałem na komisji sejmowej, osoba, której kwalifikacji no niestety wysoko nie cenię. Wczoraj nie była w stanie wypowiedzieć żadnego argumentu, po co właściwie ministerstwo ma zbierać imienne informacje, również dane wrażliwe, tak jak nawet profile psychologiczne wszystkich uczniów w Polsce, możliwe, że nawet 7 milionów, i przechowywać je od przedszkola do skończenia edukacji. Taka nowelizacja weszła, nie wiem, czy Państwo zdają sobie sprawę, ona weszła wczoraj w życie 5 głosami. Przeciwko temu między innymi nie głosował z Platformy poseł Gowin, kilku się wstrzymało. Premier Pawlak podobno wyciągnął kartę, jak się zorientował, że coś tutaj jest śmierdzącego. Kilku PSL-owców też podobno głosowało przeciw. Gdyby był lepszy nacisk, można by to odrzucić. Dlaczego to wczoraj nie zostało odrzucone? No dlatego, że jak tutaj z rozbrajającą szczerością przyznał pan poseł Sośnierz, posłowie często nie wiedzą, nad czym głosują. Jaka jest wobec tego nasza rola? Nasza rola jako ludzi, którzy interesują się polityką, chcą na nią wpływać, nie są w parlamencie, jest taka, żeby na tych posłów naciskać. I prawda jest taka, że tego nie robimy niestety, ponieważ po prostu nie wierzymy w skuteczność tych nacisków. Z ostatnich miesięcy jeszcze dam jeden przykład. Interesowałem się tą ustawą, nowelizacją Międzynarodowe Prawo Prywatne. Tam była sprawa uznawania w Polsce zawartych za granicą związków osób tej samej płci. No otóż sytuacja była identyczna. W Sejmie zostały poprawki odrzucone tylko dlatego, że posłowie nie do końca wiedzieli, nad czym głosują, i kilku posłów PiS-u po prostu nie przyszło na to głosowanie, a jeden się pomylił. Było to omawiane i na Facebooku, i na serwisach, które się tym zajmują. Kto chce, to sobie poszuka. I teraz, jakie z tego dla nas wypływają wnioski? Myślę, że przede wszystkim musimy ten problem postawić i znaleźć odpowiedź, że główną słabością jest właśnie nasze nieprzygotowanie i jałowość programowa. I chciałbym podpowiedzieć kilka zadań, które moim zdaniem mogą sprawić, że za 10 lat osoby młode na tej sali, jeśli się wezmą do roboty w tej czy innej konstelacji personalnej, w tej czy innej formule organizacyjnej,
będą w stanie po prostu zmienić ze sceny politycznej tych wszystkich aroganckich bubków, za przeproszeniem, którzy w tej chwili służą politykom. Którzy w tej chwili służą politykom partii rządzącej, zaludniając różne biura poselskie, gabinety polityczne w ministerstwach itd., itd. Tych instytucji nie ma co się bać, do nich trzeba się przygotować i do nich trzeba wejść. Co zrobić przez najbliższe 10 lat? I to jest taka moja propozycja. Po pierwsze, wyspecjalizować się. Każdy, kto jest na tej sali i nie ma skończonych 30 lat, jest na tyle młody, że może się w czymś wyspecjalizować niezależnie od swoich studiów, swojej pracy zawodowej, swojego życia rodzinnego. Trzeba poświęcić na to kilka lat. Każda osoba z odrobiną pracowitości, inteligencji w ciągu kilku lat jest w stanie wyspecjalizować się w dowolnym sektorze życia państwowego. Jak już się będziemy na czymś znać, to musimy rozpocząć monitoring tego, co robi władza. W tej chwili takiego monitoringu poza kilkoma obszarami nikt nie prowadzi. Jest kilka organizacji wyspecjalizowanych w monitorowaniu tego, co robi władza, ale to jest zdecydowanie za mało. To są albo organizacje finansowane z zagranicy, no albo przez Fundację Batorego. Natomiast no, po tak zwanej naszej stronie to jest robota, którą dopiero trzeba wykonać. Trzecia rzecz, poza wyspecjalizowaniem się i rozpoczęciem monitorowania, to reagować przed, a nie po. Nie może być takiej sytuacji, że my się dowiadujemy o różnych rzeczach po tym, jak już jest awantura w Sejmie. Powinniśmy wiedzieć o tym wcześniej, zdążyć interweniować. I tutaj też odwołam się do tego przykładu, o którym wspomniałem, czyli międzynarodowe prawo prywatne. Ta sprawa z uznawaniem w Polsce kompetencji związków osób tej samej płci. Była próba interwencji przed, konkretnie przed głosowaniem w Senacie. Ja między innymi byłem w to zaangażowany, także osoby z Fundacji Mamy i Taty. No i ona się nie powiodła. Była perspektywa wygrania głosowania, natomiast zostało ono też w Senacie przegrane kilkoma głosami, dosłownie kilkoma. To pokazuje, że można było, a to, że się nie udało, to nie należy się zrażać. Poza tym, że należy reagować przed, a nie po, należy też nauczyć się, moim zdaniem, budować koalicje problemowe. Przypuszczam, że wiele osób, które dzisiaj tu przyjechały, jest zaangażowane nie tylko w nowo powstającą dzisiaj partię, ale też pewnie w jakieś organizacje pozarządowe. I warto, żebyśmy poza pisaniem oświadczeń o tym, kto kogo nie uznaje i dlaczego, nauczyli się pisać oświadczenia, kto z kim współpracuje, w jakiej sprawie i dlaczego. Bo tego jest zdecydowanie za mało. Piąta rzecz, którą chciałem podsunąć, to jest taka, że musimy, to jest komunikat do osób zainteresowanych zrobieniem tej pracy, zrobić przegląd polityk społecznych, które prowadzi polskie państwo. Linia lewicy w tej chwili w Polsce jest taka, żeby budować nowe polityki społeczne. Jeżeli państwo rzucą okiem na stronę krytyki politycznej, to co oni proponują, to każdy obszar, za który się wezmą, proponują rozszerzać zakres polityki społecznej. Czy to będzie polityka narkotykowa, czy to będzie walka z wykluczeniem, czy jak też tego oni sobie nie nazwą. Myślę, że rolą prawicy byłoby tutaj przejrzenie nowej prawicy, byłoby przejrzenie tych polityk społecznych, które już są prowadzone i poddanie ich krytyce merytorycznej. Choćby, nie wiem, pierwsze dwa przykłady, które mi przychodzą do głowy, program Rodzina na swoim. Czy nasze w ogóle sprawdza, czy państwo polskie tu wydaje sensownie pieniądze? Albo ostatnio czytałem, zdaje się, w dodatku ekonomicznym Rzeczpospolitej o programie zwiększania osób zatrudnienia osób po 50 roku życia. No, gdzie ministerstwo przyznało, że właśnie nie jest w stanie ocenić wyników, a być może tych wyników nawet nie ma, mimo że ileś milionów poszło. My powinniśmy się skoncentrować, moim zdaniem, na takich tematach. I ostatnia rzecz, jaką chciałem powiedzieć, taka najbardziej dalekosiężna i odważna, sformułować po prostu projekty ustaw, z którymi można by czekać na ich wdrożenie. Bo to, co pokazało doświadczenie lat 2005-2007, to, że wiele rzeczy nie zostało zrobionych, mimo że mogły być zrobione, ponieważ nie było projektów ustaw. Zresztą Platforma ma ten sam pomysł, ten sam problem i w tej chwili też nerwowo zapomniałem projekty ustaw, bo chcą się wykazać jeszcze przed wyborami. Jeżeli takie projekty ustaw by powstawały, albo chociaż założenia do projektów ustaw, które ktoś by później mógł przekuć w projekty ustaw, to prędzej czy później, w wyniku jakiegoś błędu systemu, te projekty będą wchodzić w życie, bo ktoś będzie ich potrzebował, jak nie przed wyborami, to po wyborach. Jak nie w czasie pokoju, to w czasie wojny, jak nie w czasie prosperity, to z powodu kryzysu. Także trzeba zacząć to pisać. Takie hasła, jakie chciałem rzucić, zupełnie do dyskusji, ale żeby dyskusja była konkretna. Może powinniśmy wyjść jako ludzie w tej chwili spoza parlamentarnej polityki, bo jeżeli ktoś się znajdzie w parlamencie, to nigdy takiego hasła nie rzuci. Może powinniśmy wyjść z projektem częściowej odpłatności za wszystkie studia. Może powinniśmy wyjść z projektem prywatyzacji podstawowej opieki zdrowotnej.
Może powinniśmy wyjść z projektem zmiany ustawy o Narodowym Banku Polskim, tak by nie było możliwe finansowanie przez Narodowy Bank Polski propagowania w Polsce innej waluty niż nasza złotówka. W tej chwili bank jest instytucją wydającą pieniądze na propagandę obcej waluty po to, żeby tu wprowadzić, ja tego zupełnie nie rozumiem. Profesor Rybiński, który był tutaj z nami, mógłby pomóc napisać i promować taką zmianę projektu ustawy. Może też należałoby się zainteresować projektami ustaw w sprawach podatkowych, bo w tej chwili one są przygotowywane wyłącznie przez ten moloch przy ulicy Świętokrzyskiej, czyli przez Ministerstwo Finansów, nad którym sam minister, przypuszczam, że nie panuje. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, tam pracuje 1800 osób, jest 9 wiceministrów. Niedawno w prasie wyszła sprawa, że Ministerstwo Finansów zamawiało kursy samoobrony dla swoich urzędników. Ja nie sądzę, żeby minister Rostowski z takim pomysłem wychodził i to promował, więc zapewne był to jakiś typowy dla biurokracji mechanizm polegający na tym, że któryś dyrektor ma jakiegoś kuzyna, który ma szkołę sztuk walki. Być może się boją, być może tak. No więc kończąc, chciałem rzucić te kilka konkretów i zachęcić Państwa do myślenia w długiej perspektywie, nie tylko o tych wyborach, które należałoby wygrać i chciałbym, żeby to się udało, chciałbym, żeby był w nich jakiś efekt, ale trzeba myśleć też w dłuższej perspektywie, bo te osoby, które w tej chwili przewodzą PiS-owi i Platformie, no w sposób naturalny ich siły życiowej, zdolność do mamienia opinii politycznej się wyczerpuje. Natomiast w dłuższej perspektywie na scenę polityczną powinny wejść osoby, które wiedzą, co chcą zrobić i mam nadzieję, że wiele takich osób jest na tej sali i będzie zdolne formułować rozwiązania programowe, które będą wchodzić w życie. Dziękuję. Teraz zabierze głos koordynator sekcji młodzieżowej UPR WIP Konrad Rosiński. Szanowni Państwo, chciałbym zacząć swoje przemówienie od tego, że czuję ogromną radość z faktu, że jest tu tylu młodych ludzi. Staram się rozejrzeć się po tej sali, spojrzeć za moje plecy i zobaczyć, jak wielu z nas, jak wielu młodych ludzi przybyło dzisiaj, by zamanifestować, że my, młode pokolenie, chcemy powrotu do normalności. Właśnie ten entuzjazm, ta pasja, to zaangażowanie młodego pokolenia jest tym, co wyróżnia nasze środowisko spośród innych partii politycznych. Bo my mamy swoje cele, mamy swoje marzenia, mamy swoje ideały, do których dążymy. Dobrowolnie poświęcamy nasz czas i nasze chęci, bo chcemy żyć w normalnym kraju. Kraju, który szanuje swoich obywateli. Kraju, w którym mamy perspektywy. I w końcu kraju, w którym możemy się rozwijać. Jesteśmy dziś na kongresie Nowej Prawicy i ja osobiście mam nadzieję, że ten kongres nie zakończy się dziś tutaj w tej sali, ale przyniesie wymierne efekty w postaci zbudowania realnej siły politycznej, która będzie w stanie stanąć do wyborczej walki i walczyć o zwycięstwo już w październiku, a której my, młodzi ludzie, będziemy mogli pomóc. I apeluję tutaj o to, ponieważ naprawdę dostrzegam ogromną szansę, która przed nami stoi. Nie możemy jej zmarnować. Nie możemy dopuścić do wizji kolejnych straconych lat dla Polski i lat straconych dla młodego pokolenia. Zwyczajnie nie możemy sobie na to pozwolić, bo sprawa jest zbyt wielka. Tą sprawą jest Polska, tą sprawą jest rzeczywistość, w której przyjdzie żyć i pracować młodym ludziom, takim jak ja. Spójrzmy teraz wszyscy razem na to, co się dzieje obecnie. Na przykład na rosnące zadłużenie państwa. Przecież to nikomu innemu, jak nam, młodym ludziom, przyjdzie spłacać ten ogromny dług publiczny. Dlatego zróbmy coś dla siebie, apeluję tutaj do wszystkich młodych ludzi, zróbmy coś dla naszego pokolenia i pokażmy obecnie rządzącym, że nie chcemy takiej władzy. Nie chcemy władzy, która nie myśli o przyszłości.
osobiście wiem, że możemy to zrobić, bo inaczej nie podjęłbym się tego zadania. Nie podjąłbym się stworzenia organizacji młodzieżowej, która wesprze nową partię UPR-WiN, gdybym uważał, że to nie ma sensu. Bo ja naprawdę głęboko wierzę w to, że sytuacja w Polsce może się zmienić. Ale to zależy tylko i wyłącznie od nas. Od tego, czy wspólnie razem wszyscy na tej sali, i młodzi, i starzy, będziemy mieli w sobie odpowiednio dużo energii, pasji, zaangażowania, by namawiać, przekonywać, by oświadomić ludziom, że nie są skazani tych polityków, których muszą oglądać obecnie w telewizji. A my, młodzi ludzie, musimy pokazać wszystkim, że młodzi wybierają wolność. Bo polityka dotyczy nas wszystkich. I wszyscy widzimy, co się obecnie dzieje. W chwili obecnej młodzi ludzie nie mają w tym kraju perspektyw. Chciałbym was wszystkich tutaj pozdrowić. Cieszę się, że jestem w sali, w której jest tylu młodych, szczególnie młodych ludzi prawicy. Przypadkowo się tak zdarzyło, że akurat przypadło mi mówić po wystąpieniu w obronie demokracji, której ja jestem przeciwnikiem. Mam nadzieję, że również wy. I powiem państwu, dlaczego jestem przeciwnikiem demokracji. Tak, może powiem taką anegdotę, którą ostatnio usłyszałem od swoich studentów. Dlatego, że wszystkie uczelnie wyższe, zarówno państwowe, jak i prywatne, mają dzisiaj w Polsce problem z naborem na kierunek politologii. Co mnie jako politologa oczywiście bardzo boli, choćby z tego powodu, że nie bardzo mam kogo uczyć. Zadałem ostatnio studentom pytanie z tych lat, które jeszcze są, tych starszych roczników, które studiują politologię. Właśnie, co się takiego stało, że na politologię nie ma chętnych? Dlaczego na inne kierunki są, a na politologię nie? I studentka mi powiedziała: wie pan co, bo politologia jest obciachowa. Ja mówię: dobrze, ale mogłaby pani tak powiedzieć, na czym ten obciach polega? No wie pan co, tak, siostra chciała iść na politologię, ale poszła na co innego. Ponieważ powiedziała mi tak: no co, ja sobie otworzę telewizor i co? I patrzę, jak tam Grudziński z Niesiołowskim się spierają o mgłę nad Smoleńskim. Jeszcze mam się tego uczyć i to studiować, o czym oni mówią i na czym to wszystko polega. Ja się wcale nie dziwię, tak pomyślałem sobie, rzeczywiście, faktycznie. Tylko że ten Niesiołowski i Grudziński to nie jest przypadek. To nie jest błąd systemu. Ten system tak wygląda i tak ma funkcjonować. Ma funkcjonować w ten sposób, że nie będą w nim, tym systemie, omawiane i rozstrzygane sprawy ważne i istotne. Zafundowano nam system, w którym panować mają specjaliści od PR-u i oni będą nam narzucać ważne problemy. Pomnik, mgła. Chodzi o to, aby spolaryzować scenę polityczną i dla tych, którzy mają coś ważnego do powiedzenia, mają program, żeby zabrakło miejsca. Dlaczego? Dlatego, że my chcemy wyjść do ludzi z konkretem. Dlatego, że polska prawica, autentyczna prawica, nie jakaś tam demoliberalna z Platformy, nie jakaś tam socjalistyczno-patriotyczna z PiS-u, chcę ludziom zaproponować zupełnie inny model państwowości Polski. Chcę zaproponować, o czym była tu mowa dzisiaj. I wielokrotnie o tym mówiono, o wielkiej Polsce. Tak, ale wielka Polska nie będzie nigdy wielka, póki będzie biedna. A będzie biedna dopóki w Polsce jest i będzie socjalizm. Partie, same nazywające się mianem centroprawicy, prawicy, centrowe, chadeckie, sam już nie wiem jak, które rządzą w tej chwili Polską, one nam proponują tematy zastępcze. To są partie, które nie potrafią nawet zadać pytania o istotę problemu. Weźmy sobie taki problem, spór, który ostatnio w Polsce, chociaż wreszcie raz jeden nie dotyczący mgły i pomnika, o OFE. Spór wielki, żywy, wielka debata, Balcerowicz kontra minister Rostowski. I jest proste pytanie, który z tych panów reprezentuje pogląd liberalny? Żaden. Dlatego, że mamy tutaj do wyboru przedstawioną dwie możliwości. Albo socjalistyczne państwo złapie nasze pieniądze i wsadzi je do ZUS-u, jak mówi minister Rostowski, albo socjalistyczne państwo złapie nasze pieniądze i daje jakimś firmom krzakom z zagranicy, które nimi zarządzają.
Prawdziwa wolność, ale tego, to się oczywiście nie przebiło w mediach. Prawdziwa wolność polega nie na tym, czy naszymi pieniędzmi, już tam zrabowanymi,